Witam z Pordziomy. Wycieczka 5-dniowa. Ostatni dzień mamy jutro. W okolicy Wkuta jest kaniony, ale teraz dojechaliśmy z Hasbegi, widzieliśmy Tbilisi, widzieliśmy Rabaty, Zielony Monaster. Jestemy teraz w Pordziomy i posmakowaliśmy wodę. Przyrodna woda i moja grupa nie ma zmęczenia, tylko ma energię na dalszą podróż. To jest nasz rzecznik prasowy. Proszę, wasze wspomnienie. Wczoraj co robiliśmy, podoba była dzień wczorajszy, przedwczorajszy. Wczoraj było super, byliśmy na drodze wojennej, były świetne widoki, pogoda nam dopisała, więc było naprawdę ekstra. Tak, akurat jak wyjeżdżaliśmy, to zaczęło padać, ale to też nam nie przeszkadzało. Potem pojechaliśmy do Tbilisi jeszcze, chodziliśmy sobie, tak, pięknie było. Chętnie byśmy wrócili. A chłopaki się z nami zgadzają, oczywiście. No. Żony każą tak mówić. Smakuje Pordziomy, tak? Naturalnie właśnie. Tak, tak. My mamy, zobaczcie, mamy Pordziomy w Cisowiance. Daję radę, butelka z Cisowianki. No. Jutro mamy ostatni dzień. Tam fajnie. Śmierdzi z nim. Woda ma specyficzny zapach, ale koledzy bardzo smakuje. No, jutro chyba smutna jest, jutrośnie dzień, chyba tak jest. Tak, tam, to, tak ale mamy 4 dni w Gruzji, a czujemy się jakby było 2 tygodnie. Jest tyle rzeczy, naprawdę, tak intensywnie, cały czas coś zwiedzamy, tyle świata obejrzeliśmy. Jedliśmy się obiad na śniadanie. Tak, właśnie jedliśmy obiad na śniadanie, to też było przeżycie. To jest też w Gruzji. Tak. W Gruzji się je ziemniaki na śniadanie. Tak, z mięsem i sosem. Tak, to było ciekawe przeżycie. Być na targu. Mówicie, że warto. Warto, warto, polecać. Naprawdę warto, jest pięknie. A w ogóle z Irakiem, naprawdę. Polecamy. Zapraszamy w Gruzję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ona istnieje, nie tak, to jest życie.